na różne sposoby pomagamy tym, którzy są na Ukrainie. Pan również chce w jakiś sposób pomóc tym, którzy tamtej pomocy potrzebują. Znaczy, my zawsze jesteśmy tak wychowani, że osoba po śmierci musi być traktowana z szacunkiem. I jak w telewizji patrzyłem, jak ludzi się w tych workach wrzuca na ciężarówki i wozi, no to tak mnie to troszeczkę serce zabolało i z racji tego, że tu z ojcem Franciszkiem się tu znamy zatrzęsienie lat, prawda, tak początkowo się bardzo obawiałem, żeby ktoś nie odebrał źle, że my posyłamy karawan, prawda, ale myślę, że on się tam naprawdę przyda, prawda, i pomoże chociaż troszeczkę tych niektórych ludzi godnie przetransportować z miejsca śmierci do miejsca pochówku. Bracia, jak zrodził się pomysł, żeby właśnie w ten sposób pomóc tym, którzy walczą o wolność na Ukrainie? No już prawie od 20 lat służymy pomocą w Drohobyczu. Mamy bardzo dobrą współpracę z kościołem lokalnym tam i ksiądz proboszcz tutaj Mirek dzisiaj zagościł u nas w Łodzi, ponieważ pan Witold Skrzydlewski podjął decyzję, że przekaże jeden samochód na cele właśnie pogrzebowe. No i dlatego też między innymi, ponieważ oglądamy w telewizji te wszystkie sceny, czasami widzimy, jak nawet na furmance przewożą zwłoki, jest to przerażające. No i to jest też jeden z takich aktów dobrych uczynków co do duszy i ciała, prawda? I mówimy, żeby grzebać zmarłych w sposób godny. No i chcemy to właśnie robić w taki sposób. No, dzięki temu, że tutaj pan Witold wspiera nasze sanktuaria i kwiatami, i swoją pomocą, i też wiele akcji takich prowadzi, charytatywnych, no to dla nas to jest bardzo ważne i tutaj się udało właśnie tą akcję sfinalizować. To jest jakby jedna z części, ponieważ też są dary żywnościowe, sanitarne, medyczne. Nasi bracia z prawie wszystkich prowincji świata w tej chwili przygotowują swoje dary i poprzez taką akcję pomocową będą pomagać Ukrainie. Właśnie jednym z miejsc, do których docierają te dary, to jest właśnie Drohobycz. Proszę księdza proboszcza, to dość nietypowy dar. Dla wielu może być niezrozumiałe, że właśnie ofiarować, przekazać karawan tym, którzy odeszli na Ukrainie, aby ich godnie pożegnać. Coś na ten temat może ksiądz powiedzieć? Przewodniczący Rady Powiatowej miasta Drohobycza i okolic zwrócił się do naszej wspólnoty parafialnej i do zakonu braci Bonifratrów, którzy pracują w Drohobyczu, w archidiecezji lwowskiej, z prośbą, aby wspomóc ich potrzeby. I pierwsza potrzeba była taka, że zwrócili się z prośbą o pomoc, żeby użyczyć ambulansu, przekazać dla potrzebujących, dla wojskowych, dla cywilów, dla ratowania ich życia. I druga prośba, którą się zwrócili do nas bezpośrednio, to był właśnie katafalk dla transportu zmarłych, tych tragicznie zmarłych na Donbasie, w Charkowie, w Lugansku, w tamtych okolicach, żeby w sposób humanny ich przetransportować i w godziwy sposób też pochować. Ten karawan przyda się, będzie transportował skąd dokąd? Ten karawan administracja wojskowa będzie wykorzystywać dla przewożenia zmarłych cywilów i też tragicznie zmarłych żołnierzy. Gdzie? Ze wschodu do Lwowa albo z Lwowa do Drohobycza. Przede wszystkim będzie wykorzystywany na wschodzie Ukrainy dla transportu zmarłych.